Cześć, witajcie na Testy TV. Dzisiaj coś naprawdę bardzo ciekawego. Będzie to precyzyjny stół maszynowo-warsztatowy firmy Wolfcraft, model MasterCAD 2500, czyli najlepiej wyposażona wersja tego stołu. W tym jednym pudełku zmieściło się naprawdę wiele. Pilarka stołowa, wyżynarka stołowa, frezarka dolnowrzecionowa, stanowisko pod ukośnicę, stanowisko do precyzyjnego cięcia przy pomocy prowadnicy oraz oczywiście wielofunkcyjny stół roboczy. Ja już nie mogę się doczekać, także zabieram się za rozpakowywanie tego wielkiego pudła i zobaczymy, co kryje się w środku. OK, jak widzieliście podczas rozpakowywania naszego stołu, tych elementów montażowych jest naprawdę cała masa oraz cała masa akcesoriów do naszego stołu. Jeżeli chodzi o sam stół warsztatowy, maszynowo-warsztatowy, który dostajemy, jest to dosyć spory stół. Stół o wymiarach maksymalnych 118,5 cm długości na 76 cm szerokości. Wysokość takiego stołu przed rozłożeniem, czyli kiedy nogi mamy złożone i leży on na przykład na ziemi, czy przewozicie go w samochodzie, to jest 21 cm. Natomiast wysokość robocza po rozłożeniu takiego stołu to jest 86,5 cm, więc jest to idealna wysokość robocza do prac, które będziecie wykonywać w warsztacie. Długość takiego pola roboczego, czyli naszego stołu, na którym będziemy pracować, to jest 103,5 cm długości oraz szerokość naszego pola roboczego to jest 69,5 cm. W zestawie, jak już wspomniałem, jest naprawdę sporo akcesoriów i warto się im przyjrzeć bliżej, ponieważ akurat w tej wersji dostajemy aż dwie płyty maszynowe. Płyty maszynowe wykonane z aluminium, są to solidne płyty, do których mocujecie sobie elektronarzędzia. Elektronarzędzia takie jak na przykład pilarka tarczowa, czy wyżynarka, czy frezarka górnowrzecionowa. Dlaczego aż dwie płyty? Dlatego, że wymiana takich elektronarzędzi przy jednej płycie maszynowej zajmuje troszeczkę więcej czasu. Jeżeli macie takie dwie płyty maszynowe, montujecie sobie na jednej płycie na przykład pilarkę tarczową, a na drugiej na przykład wyżynarkę czy frezarkę górnowrzecionową i po prostu wymieniacie sobie płyty w stole. Wymiana takiej płyty jest naprawdę bardzo prosta i sprowadza się tak naprawdę do wyciągnięcia wkładki szczelinowej. Takie wkładki szczelinowe dostajecie w zestawie aż 3, w tym dwie przeznaczone do pracy z pilarkami tarczowymi oraz jedna z okrągłym otworem przeznaczona do pracy z wyżynarkami lub z frezarkami. Wyciągacie sobie wkładkę szczelinową i podnosicie płytę maszynową do góry. Wymieniacie sobie płytę z drugim elektronarzędziem i już macie zamiast pilarki tarczowej na przykład frezarkę. Także wymiana takich płyt jest naprawdę bardzo prosta i bardzo szybka. Co jeszcze w zestawie? Wspomniałem o wkładkach szczelinowych. Są to dwie wkładki do pracy z pilarkami tarczowymi. Jedna wkładka z wąską szczeliną do pracy z pilarką jako pilarka stolikowa, natomiast wkładka szczelinowa z tą szerszą szczeliną jest przeznaczona do
pracy z pilarką tarczową, ale z prowadnicą aluminiową do cięcia precyzyjnego. Wtedy, kiedy chcemy na przykład uciąć jakieś drzwi wewnętrzne, czy na przykład podciąć blat kuchenny lub jakieś po prostu dłuższe elementy. W zestawie dostajemy również osłonę do naszej tarczy wraz z miejscem na odciąg czy odkurzacz. Taką osłonę demontujemy i montujemy bardzo szybko. Wystarczy odkręcić tą nakrętkę. Tutaj mamy dwa piny pozycjonujące oraz śrubę, którą wsuwamy tutaj w szczelinę w naszym stole warsztatowym i dokręcamy w odpowiednim miejscu. Na razie sobie ją zdemontujemy, żeby mieć troszeczkę więcej miejsca. Jedną płytę odstawimy. I co jeszcze dostajemy w zestawie? Są przykładnice. Przykładnica prostopadła oraz przykładnica równoległa. Przykładnica prostopadła kątowa. Mamy tutaj kąty od 0 do 65 stopni z obu stron oraz trzy kąty definiowalne 0 stopni, 45 stopni z jednej strony oraz 45 stopni z drugiej strony. Taką przykładnicę kątową nasuwamy sobie na prowadnicę aluminiową, która znajduje się w naszym stole, więc montaż jej jest bardzo szybki. Dokręcamy sobie naszą nakrętką i już możemy pracować z jakimiś krótkimi elementami i ciąć je albo frezować na naszej frezarce górnowrzecionowej. Żeby pracować z taką przykładnicą kątową, musimy sobie zamontować do niej taką przykładnicę aluminiową. Jest to krótka przykładnica aluminiowa, którą montujemy za pomocą dwóch śrub. Za pomocą tych dwóch śrub możemy również taką przykładnicę zamontować sobie do tej dłuższej przykładnicy aluminiowej, którą wykorzystujemy jako przykładnicę równoległą bądź też przykładnicę kątową, ale do cięcia z naszą prowadnicą aluminiową. Skoro już mówię o prowadnicy, jest to prowadnica aluminiowa o długości 111,5 cm, którą montujemy do naszego stołu za pomocą takich ścisków śrubowych wsuwanych tutaj w odpowiedni rowek po obu stronach naszej prowadnicy. Jak zamontować te wszystkie elementy i jak z nich korzystać, pokażę Wam na końcu tego filmu. Natomiast co jeszcze dostajecie w zestawie z takich drobiazgów? Są imaki czy pieski o średnicy 20 mm, są 4 sztuki. Dostajecie również taki popychacz do bezpiecznej pracy. Dostajecie również taki ścisk, którym możecie sobie zablokować spust elektronarzędzia po to, żeby elektronarzędzie mogło pracować cały czas, a Wy będziecie mogli wykorzystać sobie przyłącze prądowe, które ja już sobie tutaj zamontowałem i macie tutaj włącznik start oraz stop, a także bezpiecznik. To tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe akcesoria do tego stołu maszynowo-warsztatowego. Oczywiście tych akcesoriów jest o wiele więcej opcjonalnie. Jeżeli chcecie pracować z na przykład frezarkami górnowrzecionowymi, powinniście posiadać odpowiednią osłonę przeznaczoną do frezarek górnowrzecionowych. Natomiast to, co dostajecie tutaj w zestawie, to jest tak naprawdę bardzo sporo, daje nam to ogrom możliwości. Ja zabieram się za montaż pilarki tarczowej do naszej płyty maszynowej. Pokażę Wam, jak to się robi, pokażę Wam, jak wykorzystywać przykładnice równoległe, przykładnice kątowe, czy na przykład prowadnice do cięcia precyzyjnego.
nasza pilarka jest już zamocowana do płyty maszynowej. Teraz wystarczy zablokować nasz spust przy pomocy tego ścisku. I już możemy zamocować naszą płytę maszynową w stole warsztatowym.
To tyle, jeśli chodzi o prezentację tego stołu maszynowo-warsztatowego firmy Wolfcraft. Oczywiście link do stołu znajdziecie w opisie filmu, tam również znajdziecie wszystkie parametry techniczne tego stołu. Zapraszam również na stronę Testi TV, gdzie znajdziecie także zdjęcia tego stołu oraz wszystkich akcesoriów dołączonych do zestawu. Z tego miejsca zapraszam Was do subskrybowania kanału oraz oglądania kolejnych odcinków na Testi TV, a będzie tego coraz więcej. Jarek już szykuje kolejne narzędzia do testowania. Także myślę, że widzimy się za dni kilka. Do zobaczenia!